Cześć, witam na kanale Zdrowie od Początku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o moich sposobach na przeziębienie. W ogóle, jeśli chodzi o przeziębienie, to warto myśleć o tym, że jest ono spowodowane często tym, że zaziębimy organizm. Także ja zwykle, jak już jestem przeziębiona, to zdarza się to wtedy, kiedy wyjdę z niedosuszoną głową na zimne powietrze i jestem tego świadoma, bo w zasadzie zawsze to jest. To znaczy, oczywiście w tych okresach, kiedy jestem narażona na większą ilość wirusów, ponieważ pracuję z dziećmi i bywa, że dzieciaki po prostu często chorują i przyjdą na końcówce choroby, na początku choroby, kiedy jeszcze to się wszystko rozkręca, a nie widać objawów, więc jak przeziębię głowę, to szybciej się przeziębiam. Zdarza się mi to zwykle 2-3 razy w roku, zależy właśnie od sezonu i czy nie przesadzam z jakimiś zaziębieniami. Także no jednak ta czapka musi być. I pierwsze co, jak czuję takie objawy choroby, objawy przeziębienia, to ładuję dużą dawkę witaminy D3 z K2-MK7. My jako dorośli musimy tą K2-MK7 brać, ponieważ w zasadzie już od 6 roku życia nasz organizm jakby jej nie tworzy i musimy ją sobie suplementować. I w dniach, w sumie w pierwszych 3 dniach, kiedy zaczyna mi się infekcja, biorę 50 tysięcy jednostek witaminy D i około 200 mikrogramów K2-MK7. Do tego większe dawki witaminy C. Kiedyś robiłam tak, że brałam duże dawki, jednak czysty kwas askorbinowy nie wpływał dobrze na mój brzuch, więc stosuję niższe dawki, ale częściej. Do tego stosuję węgiel aktywny. Można go pozyskać nawet paląc drewno odpowiednie i robił to mój mąż i coś takiego też jadłam. Natomiast kupicie to w internecie, w hurtowniach chemicznych, czysty węgiel. O węglu możecie poczytać na moim blogu zdrowieodpoczątku.pl i węgiel aktywny ma również szereg właściwości detoksykujących i bardzo fajnie wyłapuje właśnie te różne toksyny w naszym organizmie i wtedy tego węgla oczywiście, no jak mi się przypomni, ale staram się tak 5-6 razy w ciągu dnia tego węgla aktywnego zjeść. I zwykle to jest po łyżeczce. Mówi się nawet, niektórzy lekarze, dr Jaśkowski mówił o tym, żeby chyba brać 10 tabletek co 5 godzin. Nie pamiętam. W każdym razie ten węgiel aktywny, taką łyżeczkę biorę kilka razy dziennie. Do tego moczę sobie stopy w gorącej wodzie, w ciepłej wodzie. Dodaję sobie sodę oczyszczoną, to przy okazji są gładziutkie wtedy. Do tego jakiś olejek miętowy, eukaliptusowy, sosnowy. Przy okazji jest aromaterapia. Również bardzo często wcieram właśnie olejek aromaterapeutyczny naturalny, który rozcieńczam właśnie z innym olejem, czy w plecy i w klatkę piersiową, więc jest ta inhalacja. Do tego oczywiście stosujemy bańki lekarskie. Wcześniej stosowaliśmy te ogniowe, ale jednak to trzeba mieć taką wprawę, żeby jakby nie zagrzać zbyt mocno tych rantów tej bańki, żeby nie poparzyć skóry, że zaopatrzyliśmy się w bańki lekarskie, które są na pompkę. Jest to świetna opcja nie tylko na wzmocnienie odporności, w ogóle taka seria takich bańkowych terapii powinna być już w lecie, żeby nabrać właśnie tej odporności, ponieważ no, tak pokrótce i prostym językiem chodzi o to, że jak stawiamy bańki, to też tyczy się pośrednio tego masażu bańką gumową, ale jak stawiamy bańki, to robi się taki silny odczyn przekrwienny w tych właśnie miejscach. Bardzo często są to takie, takie siniacze kolory, krwawe, mocne takie, nie zawsze. I wtedy organizm myśli, że jest jakiś stan zapalny i wysyła naturalnych killerów, żeby po prostu ten stan zapalny zlikwidować. Ale okazuje się, że nie trafia na chorobę i po prostu rozprzestrzenia się to po naszym organizmie, powodując, że wzmacniamy swoją odporność i budujemy ją. To tak prostym językiem
Myślę, że najłatwiej można wtedy zrozumieć, o co chodzi. Jeśli chodzi o te wszystkie takie bardziej skomplikowane procesy, no to sama bym musiała pewnie doczytać o tym. Co dalej? Jeśli chodzi o płyny, to staram się bardzo dużo pić ciepłego i to są herbaty z lipy, z maliną, z miodem, z cytryną, z imbirem. W ogóle zaparzam sobie takie dzbanki, gdzie daję świeży imbir, goździki, cytrynę, nawet często bez miodu po prostu piję takie napoje. Staram się mało jeść, szczególnie nie sięgać po słodycze. Staram się, żeby to jedzenie takie było wartościowe. Idealną opcją jest ugotować sobie rosół, no ale to jednak musimy poczekać na to, aż on się dobrze ugotuje, bo to musi być ten wywar mocy i rosół długo gotowany, wolno gotowany, najlepiej w wolnowarze, nawet dobę, minimum 12 godzin. I oprócz tych wszystkich rzeczy, to jeszcze stosuję Golden Milk i możecie również znaleźć na moim kanale właśnie filmik o tym, jak zrobić złote mleko z dodatkiem kurkumy, imbiru, cynamonu, miodu, oleju kokosowego. Po prostu to jest raz, że to jest pyszne, a dwa, działanie ma również przeogromne, ponieważ jest tam kurkuma i inne właśnie te przyprawy, o których powiedziałam. Więc po prostu samo złoto. Dlatego złote mleko. I to w sumie są takie sposoby właśnie moje na przeziębienie. Zwykle przechodzę je bardzo lekko, ale izoluję się, dochodzę do siebie, stosuję te wszystkie naturalne środki. Aptecznych rzeczy rzadko stosuję i wiele jest środków w aptece, takich, co się rozpuszcza, które są dość niebezpieczne dla nas i myślę, że nie powinny być stosowane tak po prostu na hura i samemu. Tak samo zresztą jak tabletki przeciwbólowe. Jednak no bardzo dużo ludzi umiera w wyniku właśnie skutków ubocznych stosowania paracetamolu. Można o tym poczytać, różne badania. Także to by było na tyle. Podzielcie się w komentarzu, jakie macie sposoby właśnie na przeziębienie, co wtedy robicie. Czy również stosujecie medytację i afirmację, że mimo tego stanu czujecie się dobrze i jesteście tak naprawdę zdrowi, a ta choroba to jest czasem, kiedy właśnie musicie trochę zwolnić i odpocząć. To działa, bo chyba nikt nie lubi być chory i jednak to mocno spowalnia. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Życzę wszystkiego dobrego i zdrowia. Cześć!